Tu parę lat temu żeśmy stali, robili ogniska, dzicz kompletna, nikogo tu nie było. Bardzo mało wody, ale wybija tutaj trochę. Powiem wam tak, szlak nie jest łatwy i cały czas stromo do góry. Idziemy odwiedzić rodziców, wakacje się kończą i wracamy do domu. Gościu zepchał auto, bo mu się zepsuło i tyle. Myśleliśmy, że już jakiś wypadek, action będzie. Ale tu jest akcja pod supermarketem. Wywalone są na przykład. No tak wyglądają właśnie. Czarnogóra. Sofa. A temperatura powietrza dzisiaj, nie wiem czy będzie widać, 41,5 stopnia. A my kierujemy się w stronę Bośni. Powrotem do domu zatrzymaliśmy się przed dormitorem w Czarnogórze, żeby wam, żeby pokazać, jakie to jest zajebiste miejsce. Piękna woda. Ale nigdzie żadnej, tam jest taka mała plaża tylko. Wszędzie są urwiska. Słuchajcie, nie jest nam teraz wesoło. Jesteśmy w centrum burzy. Jesteśmy nad jeziorem Pileckim. I po prostu kamienie spadają z góry. Jedziemy tutaj wężykiem powoli, ale naprawdę widzieliśmy olbrzymie kamienie na drodze. I tutaj nie ma końca tych tuneli. No co zrobić? No trzeba jechać. No, no nie jest fajnie. Przerażające to jest naprawdę. Zobaczcie. Jedziemy za porą. Tam na dole jest most i tam będziemy zjeżdżać na dół. Trochę się rozjaśniło, ale wciąż pada. Może jest jakiś ostry zakręt. Ale błyska się dalej. Już jest akcja na granicy Montenegro z Bośnią. Motocykliści się wepchali, ten wyskoczył kierowca i się drze. Napierdzielają tam. Muszę schować kamerę, żeby nie wiedzieli, że nagrywam. Jak się wkurzył. Tutaj następny się wpierdzielił między auta. Nie wiem, czy mu porysował samochód, ale nie widziałem. Biorę od niego dokumenty. Hej, z powrotem już w Bośni. Wszystko skończyło się dobrze. Przejechaliśmy spokojnie. Było trochę strachu. No, ale wszystko jest ok. No i co? I teraz jedziemy w stronę Sarajewa. Bo znowu mamy jakiś mały problem z samochodem. To samo, znowu jakiś błąd w silniku. Ani nie pokazuje żadnej ten, ale mocy mało. To samo, co było przedtem. Coś, jakiś błąd od tego napędu 4x4. Jak tylko wyłączyłem ten napęd, to od razu
skoczył na jakby taki tryb awaryjny. No jedziemy do Sarajewa, tam sobie jest parę serwisów, tylko że problem, że jest piątek wieczór dzisiaj. A jutro nie sobotę. Nie wiem, czy oni jutro pracują. Nie wiemy tego. No jak nie pracują, no to sobie zrobimy weekend w Sarajewie. No tak, pojedziemy dopiero poniedziałek. Dzień dobry, kolejnego dnia. Jest to jeden z naszych ostatnich dni w Bośni, bo sprawa się ma tak. Zajechaliśmy do Sarajewa, bo jak wcześniej mówiłem, wcisnął nam się jakiś błąd do komputera i samochód nie miał mocy, tak jakby turbina nie chodziła, po prostu połowę mocy miał, strasznie to. No jechał, bo ujechaliśmy ponad 100 km. No i przypadkowo znaleźliśmy jakiś serwis, okazało się znowu zajebiści ludzie, tak jak zwykle w tej Bośni. Od razu nas przyjęli, gościu w 5 minut skasował błąd, samochód chodzi, wszystko elegancko. Ale powiedział, że te samochody mają jakiś taki feler, że gdzieś tam jakiś wąż do turbiny, który robi jakieś podciśnienie, one lubią się tam coś rozszczelnić czy coś i mogą nam to naprawić, ale dopiero w poniedziałek, a to było piątek. No dzisiaj mamy sobotę, to dzisiaj mamy niby wziąć rower i jedziemy na miasto, na Sarajewo, ale nie wiemy jeszcze, czy zostaniemy do poniedziałku, no bo oni nam mogą to zrobić w poniedziałek. Bo dzisiaj mają tylko dwóch mechaników w pracy, tylko parę godzin pracują, bo jest sobota i mają umówione jakieś auta i nie mogą nam niestety zrobić. Ale ludzie super, zrobili nam kawę, pogadaliśmy z nimi. No oczywiście w ogóle nic angielskiego, ani żadnego innego, tylko po bośniańsku, także wszystko z tłumacza, ale naprawdę ludzie serdeczni. Także prawdopodobnie zostaniemy tutaj do poniedziałku, rano nam zrobią tego węża. I jedziemy, bo z jednej strony on powiedział, że mogę jechać, że na pewno dojadę, raczej na pewno dojadę, że się znowu, bo ten błąd się znowu pojawi na pewno, nie? No i tak sobie pomyślałem, że jak mam to robić w Szwecji, gdzie zapłacę $1 000 000, to oni mi to zrobią tu za grosze i wystarczy, że jeden dzień tylko dużo zostaniemy tu i będziemy mieli zrobione. I tak chyba zrobimy. A wczoraj wieczorem, jak przyjechaliśmy od mechanika, już było ciemno, około 10 było. Znaleźliśmy sobie taki fajny nowy camping, co prawda bardzo prosty, nic tutaj nie ma, ale jest czysto, jest fajnie, jest zrzutka, jest woda, którą można nalać do kampera, która jest zdatna do picia. Tutaj mamy boisko sportowe i tutaj mamy kanał, czy rzekę jakąś, która jest uregulowana, nie? Woda w niej jest czyściutka, chociaż trochę leży w niej śmieci, takie rzeczy, ale jako sama woda wygląda na bardzo czystą. I tak robimy śniadanie, ściągamy rowery. Może trzeba będzie podpompować koła, takie rzeczy i ruszamy na Sarajewo. A jesteśmy w Sarajewo, w centrum. Przyjechaliśmy na rowerach z kampingu. 10 km mieliśmy camping do centrum, do samego centrum, ale daliśmy radę bez problemu. No i chodzimy sobie po Sarajewo, jest bardzo dużo ludzi w centrum, nawet powiem wam, że im kawę napić, to wszędzie jest kurde full ludzi w tych kawiarniach. Już jedzą, bo to już prawie pierwsza godzina, już wszystko siedzi, je, pije. Już jesteśmy na starym miasteczku. Fajne tu są te kafejki, podoba mi się bardzo. Będziemy jeść kawkę i lodzik. Patrzcie, jakie pyszne. I taki fajny budyneczek, wchodzi się do środka. A tam normalnie olbrzymi bazar. Różne świecidełka, ozdobki, pamiątki. My musieli sobie jakąś naszywkę kupić. Ale to jest
No będzie Zajrzeliśmy do takiej restauracji zaraz. Jezus, wygląda jak jakieś zarośnięte. Fajnie to wygląda, drzewa, krzaczki, sztuczna trawa. Fajnie. To jest jakaś indyjska chyba. No to przyjdzie chyba Sławek zjeść coś. Jak jest baranina, to możemy przyjść, bo ja tutaj jestem na Bałkanach i dopiero raz jadłem, ale nie była dobra. No dobra, tam już nie będziemy szli, bo tam są też deptaki. Dobra. W Sarajewie na Starym Mieście jest różnorodność, różnych słodyczy, różnych słoiczków z dżemami, lodów. Patrzcie, jakie piękne słodycze. Ale to nie dla ludzi. Wygląda to apetycznie. Ale Kasia mówi, że to jest zawsze słodkie. Sam cukier. I tutaj mamy taki mały ryneczek i są same restauracje. Wyglądają fajnie. Fajne jedzenie przynajmniej widać. No i myśmy tutaj byli już jakieś 10 lat temu. To praktycznie dużo nie zmieniło. Byliśmy tam na samej górze, tam gdzie jest ten cmentarz. Żeby był, tam jest widok na całe Sarajewo, ale dzisiaj chyba się nam już nie chce tam iść. 10 km rowerami, żeśmy jechali po uliczkach, po chodniczkach, i dlatego jeszcze musimy wrócić, a tu jeszcze połazimy parę godzin, także nam się nikt nie chce nam się tam iść, żeby tylko zobaczyć widok na Sarajewo. No ale tam są te cały czas z pamiątkami rzeczy, możemy się tam to troszkę przejść do góry. No, przyjdziemy się i zejdziemy później. No. I same restauracje, piękne jedzenie, na obrazkach wygląda zajebiście. Pewnie dobrze, może tu przyjdziemy, jak będziemy głodni. Macie takie steakhouse, macie steki, jest baranina, jest antrykot, nawet kotlet, wszystko tu jest. Łosoś jest. Rybu jest, orada, pstrąg, łosoś. Fajnie. Fajne ruiny to są jakieś, a tam muzyka, nie wiem czy jakieś wesele będzie czy coś, ale w środku miasta to jest. Przy hotelu to pewnie wesele będzie. Białe stoliczki. Fajna muzyka. No i nasz dzień w Sarajewo dobiega końca dzisiejszy. Nie nagrywaliśmy wszystkiego, ale naprawdę mówią, zjedliśmy bardzo dobre jedzenie, wypiliśmy parę piw, aperoli i wina. I jeszcze dajemy radę jechać na rowerach. I jeszcze mamy 10 km do domu. I przyjechaliśmy, akurat tu po drodze mijamy to stare takie koloseum słynne. To jest po prostu opuszczone. To gdzieś to było wybudowane na olimpijską olimpiadę, jakby się język prąta, na olimpiadę olimpijską, w sumie chyba tak się mówi. No to jest tutaj zaraz, a moja żona po dwóch piwach i po aperolu jeździ rowerem jeszcze lepiej jak jedno piwo, jeden aperol. Jeździ na rowerze lepiej, jak by nie wypiła, czyli to jest prawda, że nie smarujesz, nie jedziesz. Nie wiem dlaczego, nikt się tym nie zajął, to po prostu zostało w centrum, prawie że już takiego nowoczesnego miasta. Jest takie barachło, patrzcie się, to jest strasznie dziwne. Nawet nie wiem o co chodzi z tym, ale trawa rośnie górę w kostce. A tutaj wieżowce, patrzcie. Samsung, SC
CC Viana, Viena, jakieś tam kurde różne firmy. O, tak to wygląda. Ludzie, idziemy już pod górkę chyba z 10 minut. Jest tak stromo, że nie da się normalnie jechać rowerem do góry. Znaczy pewnie by się dało, no ale jakby się miało kondycję. Jeszcze chyba ze 200 metrów i będziemy na szczycie. A potem już tylko górki. No. To nie widać na kamerze, ale jest w dół, na masa. Dobra, idziemy dalej. No i Mount Everest zdobyty. Ja cię pierdzie. Szczyt. Powiem wam tak. Tak 15-20 minut ostro w górę. I przeszliśmy za granicę Sarajewa. Mamy to. Teraz tylko w dół. Jestem cały zalany. Muszę jakieś piwo walnąć chyba. Dobra, teraz mamy stację benzynową tutaj. Obracamy kamerę. Woda. Ona już tam przytrzyma inne kobietę. Woda, woda. Piwo by też nie było złe. I jedziemy z górki. Teraz to jest fajnie, no. Tylko czasem na drodze stoi na przykład kontener na śmieci. Oj, 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 oj. Jedzie czy nie jedzie? Jedziemy w dół. Jeszcze mamy jakieś 6 km do kempingu. No nie, więcej. Przejdźmy dopiero 3, no 7 jeszcze. Ale najcięższy etap za nami. Chwilę przystanek, bo Kasia zobaczyła jakiś zajebiście wielki sklep sportowy i tam poleciała zobaczyć jakieś spodenki chciała. No ale co ja nie o tym, chciałem wam pokazać, patrzcie jak tu ludzie żyją. Nowe bloki budują, tu cały czas się coś buduje nowego. Może nie mają tak ładnie te chodniczki, to wszystko. Ale żyją sobie w wolności, mają ładne samochody w miarę. Ładne domy, piękne ośrodki wypoczynkowe nad jeziorami i w górach. I powiedz mi, po co im ta pieprzona Unia Europejska? Może się ktoś ze mną nie zgodzi, ale ja uważam, że tu jest większa wolność. Dużo większa. A co jeszcze zauważyłem? Może nie mają wymalowanych na biało krawężniczków i przyczyżonej trawki wszędzie, ale patrzcie. Już zauważyłem w wielu miejscach, akurat tutaj jest mało dzieci, ale dzieci normalnie bawią się na podwórku. Kopią w piłkę, co u nas to już jest chyba raczej zjawiskiem niewidzialnym. Ale się nam udało, ledwo przyjechaliśmy i się rozpętała burza. I się zanosi z każdej strony, błyska dookoła. Jeszcze nie jesteśmy w epicentrum burzy. Tam chłopaki normalnie grają na stadionie, Jupitery się świecą, ale chyba się powoli zwijają, bo się robi nieciekawie, popatrzcie. No, zwijają się. Teraz zgaszam te Jupitery. Oj, dzieje. Lubię taką burzę. No, przyjechaliśmy z miasta, no i tutaj jest... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć nowych kamperów. I nawet jakiś sprinter teraz przyjechał, nawet go nie widziałem. Fajnie. Dobra, muszę tam... O, jak wieje tutaj.
No teraz muszę powiedzieć, że jesteśmy w epicentrum burzy, bo dopiero tak nad nami taka pajęczyna pierdzielła i od razu grzmot. No ale po co masz gasić? O! Orzeszki do jedzenia. Co jeszcze mamy? Chałwę do jedzenia. Witajcie, witajcie w nowym dniu. Tu niedaleko naszego kampingu znajduje się ten taki chyba niby słynny tunel, który był wybudowany w 1993 roku z prywatnego domu, żeby można było przemycać rzeczy do centrum, do Sarajewa, dlatego że Sarajewo było całkiem odcięte od świata przez Serbów. Nałożone było embargo na broń i tędy przemycano broń, żywność, tak samo prezydent i cały rząd tędy przechodzili. Tunel ma około 800 metrów długości, ale dostępne dla turystów jest tylko 25. Reszta jest zamknięte chyba ze względu na dla bezpieczeństwa, że grozi zawalenie pewnie. No idziemy po prostu zobaczyć, jak to wygląda. To normalnie w prywatnym domu. Dom cały jest oszczelany. Jak to nie, zostawiony, nieodnowiony w ogóle. Tunel z pasa się to się nazywa. Kucia cholera jakaś. Wiecznimy naklejką, ale huk, bo tutaj zaraz lotnisko. Ale musimy zostawić swoją pamiątkę. Nie ma języka polskiego. Niestety. No i co? Ciekawe. Jest, żeby nie było. Idziemy tiketować. A tutaj bombki wiszą. Tu się zaczyna ten tunel. Chyba siźmy. Nie wiem, czy to są polegli przy... Znaczy może to byli ludzie, którzy byli przy budowie. Albo nie wiem, bo nie umie czytać po ichniejszym. Po angielsku też nie za bardzo umiem. Ale tu nawet fajnie są tory. I wózeczkami to wszystko przewozi. Jest to, ja myślałem, że to jest mniejsze, to jest dość duże. Się ludzie spychali. No, no to jest jakieś, ja mam około 1,70 m tu będzie. Ja mam 1,78 m, to muszę się to schylać. Ale takie... Niżsi ludzie mieli tu lepiej, ale wiecie, że Bośniania to są dość duży ludzie, wysocy są bardzo, przynajmniej teraz. Tu się tunel kończy, dalej nie można, on się jeszcze ciągnie, pompa jakiejś wody, przeciwpożarowa. O, i tu jest wyjście, to już jest nieoryginalne na pewno, już zrobione pod turystów. Po zwiedzaniu tunelu przyjechaliśmy sobie trochę do miasta, ale do takiego blokowiska, bo jest blisko nas, blisko naszego kampingu. No i tak wzięliśmy sobie piwko, Kasia sobie wzięła wino, białe wodę i wzięliśmy sobie jakąś taką platę, wińska plata taka na dwie osoby i jakieś tam i kurczaczki jakieś smażone. No ale chcę wam powiedzieć, znaleźliśmy taki fajny deptak tutaj, no ale naprawdę czuć takim PRL-em tutaj jeszcze naprawdę. To te restauracje może troszkę takie lepsze niż u nas za PRL-u, ale bloki to wszystko to jest beton taki do bardzo, bardzo, bardzo podobne do naszego 25-20 lat temu może. A my sobie tutaj chillujemy już drugą noc, bo jutro jest poniedziałek i idziemy do mechanika, umówiliśmy się z nim, żeby nam jednak zrobił tą usterkę, która niby nie jest usterką, ale jakaś tam jest, bo daje błąd do komputera i co jakieś 3000 km nam silnik się włącza jakby na tryb awaryjny, jakby bez turbiny chodził, o wiele słabszy, to on
powiedział, że tam zrobią to. I no, tak jak wam wcześniej mówiłem, wydaje mi się, że to będzie dużo taniej niż w Szwecji, także zostaliśmy jeden dzień dłużej, żeby jutro iść do tego mechanika. No i tak sobie pijemy winko, no i za chwilę robimy jedzonko i udka dzisiaj będą, ziemniaki, tam jakieś pieczarki, bo tutaj wiesz, w supermarketach takich, znaczy nie w supermarketach, w marketach nie można kupić za dużo mięsa. Jakieś tam mają kurczaki, wiecie, czasem jakąś karkówkę, ale nie ma tak jak u nas czy gdziekolwiek, że jest jakiś mięsny, że mięso i masz tam kurde różne rodzaje mięsa i wołowina i takie rzeczy. Tego tu nie ma. Tu jest takie, coś się to nazywa mięśnica, masarnia. I tam możesz sobie iść i kupić sobie wtedy wszystkie mięsa. No to by było na tyle na tym wejściu, ale jeszcze za chwilę wam pokażę, jak zrobię porządne jedzoną. Z niby to tylko udka z kurczaka, ale pieczone tak długo w piekarniku, około 2 godziny na wolnym ogniu. Będą ładnie przypieczone i będą się rozchodzić. Zobaczymy, jak to będzie smakować. No, jedzonko już gotowe, czyli jak mówiłem, kurczaczek, łódko z kurczaka, bo innego rzeczy tu nie kupiliśmy, trochę pieczarek i ziemniaki, i moja żona już taka głodna jest, że już chce jeść, no to już jemy, no. No i wyjeżdżamy z tego kempingu, który leży jakieś 6-7 km od centrum Sarajewa. Tutaj Sławek robi serwis. A tutaj nie ma oczywiście właścicielów, ale jest tutaj taka skrzyneczka i tutaj do tej skrzyneczki wrzuca się pieniążki. My napisaliśmy mały liścik, byliśmy 3 noce, zapłaciliśmy 10 euro, tak, 10 euro za noc, za 2 osoby. No, parcele duże, no nie ma tu bardzo dużo miejsc, dopiero się rozwija ten kemping, nie ma tutaj prądu, jest woda, można zrobić serwis. No a poza tym, no nie za bardzo jest tutaj co robić, no tutaj jakieś, ja wiem, 800 metrów stąd jest tunel hop, byliśmy wczoraj, no i tutaj jest bramka i musimy sobie sami otworzyć. No, nie ma kłódki, tylko jest zahaczone tutaj antena, tutaj oczywiście koszy na plastik, metal, na organiczne rzeczy. Przyjemnie, tylko nie ma co robić za bardzo. Jedynie miasto, nie? Jedynie miasto, no to, ale to też fajnie. No taksówki tutaj kursują, autobusy też tutaj kursują. My mamy rowery, więc byliśmy na rowerach, no. A co jeszcze, Sławek? Zapomniałam wam powiedzieć, co się stało, bo dzisiaj mamy znowu kontrolę jakości samochodu. No jedziemy do mechanika, bo mam nam znaleźć ten tą wadę, co robi ten błąd co jakiś czas i on mówi, że to naprawi, ale zobaczymy. Czekaliśmy tutaj 2 dni, bo nie miał czasu, dopiero dzisiaj w poniedziałek jedziemy i zobaczymy, czy nam to naprawi. Bo tak sobie pomyśleliśmy, że będzie dużo taniej niż w Szwecji, jak on to zrobił. Widać, że takie znana tym, bo komputer podłączył, od razu błąd wyeliminował. Także to fajnie wyglądało. No zobaczymy. Jesteśmy umówieni na 12, także jedziemy. I wjechaliśmy z powrotem do Unii Europejskiej, czyli do Chorwacji. Suniemy jeszcze, nie wiem ile, która godzina? 18, jeszcze te 2-3 godziny. I szukamy spania, to pewnie będzie już na Węgrzech gdzieś pewnie będziemy spać. Zobaczymy. Jesteśmy na Hungary, czyli jest na Węgrzech. Na Węgrzech, tak. 200 kilosów około do Budapesztu. Znaczy nie będziemy wjeżdżać do Budapesztu, tylko koło Budapesztu, w stronę... No i potem na Bratysławę. No. Dzień doberek w nowym dniu. Wczoraj do 11 ciągnęliśmy i tak o 11 stanęliśmy. Jakiś parking, nie wiem, na jakiejś wiosce, po jakiejś restauracji. No trochę był ruch, tu całą noc auta jeździły. Niby mała droga, ale taka dość ruchliwa. Gdzieś tam mamy 200 km, nie, 150 km do granicy ze Słowacją.
No i co, myślę śniadanko i spadamy stąd, ale co chciałem powiedzieć, że no tu już na Węgrzech, jak rano się obudzisz, to już powietrze jest takie przyjemne, takie no ciepło jest, bo jestem w krótkich spodenkach i tego, ale nie jest tak, że jak tam w Albanii, że stajesz o 8, otwierasz drzwi i piekło, 33 od razu z rana, no to jest fajne i to nawet nie stoimy w cieniu, a jest przyjemnie. No jesteśmy w Słowacji. I co się stało? Pierwsze co, mandacik. 50 euro. Nawet dokładnie nie wiem za co. Za przejechanie jakiegoś pasa czy coś. Nie wiem, ja w tej Słowacji to nie umiem jeździć. To są ronda takie, że jest trzy pasy na rondzie i wszystkie mają strzałki prosto. I nie wiesz, z którego jak chcesz jechać w lewo, to na którym pasie musisz ustawić. Nie mam pojęcia. A jedziemy do Czech i będziemy stać zaraz w korku. Do zobaczenia w Czechach. A w Czechach taka droga, piękna. My nie jedziemy autostradami, bo wiecie, unikamy płacenia za autostradę. Znaczy nie chodzi nawet o płacenie, tylko nie chcę się tych boksów załatwiać na 100 km, potem jeździć i oddawać tego boksa na końcu jakiejś ostatniej stacji benzynowej, płacić kaucję, to już nawet o to nie chodzi, ale to jest, mam przez Czechy przejechać niecałe 100 km i będę to załatwiał, co wolę pojechać już takimi drogami, za które się zatrzymamy gdzieś w lesie, zrobił sobie coś do jedzenia. O, fajne kobietę może iść do ubikacji w czasie jazdy, tu ją nagrałem. No to jak się chce tak szybciutko, to co mam zrobić? Tu ją nagrałem, jak chodzi w czasie jazdy do ubikacji. No i dobrze. No. Jeść mi się chce. Jeździ się chce głodna. Co chwila. Głodna. Szukamy miejsca, żeby stanąć w jakimś lasku albo gdzieś. I robimy jedzenie, bo jedzenie mamy z wczoraj jeszcze niezjedzone, kurczaczki. Damy radę. No nie taka zła ta droga była, co wam tam na pierwsze pokazywałem. Tak chwileczkę było tylko dziur. A teraz to jest bardzo fajna droga, 90 jedzie cały czas, trochę obok idzie autostrada, no, trochę jedziemy wolniej niż autostrada, ale za darmo, a wiecie, cebularstwo Polaku siedzi, a poza tym my jesteśmy na wakacjach, nigdzie nam się nie śpieszy, zaraz stajemy gdzieś, kurczę, ciężko, tylko w tych Czechach nie ma tak, że jest zaznaczony parking, o i wiesz, że za 1000 metrów będzie parking, nie, tylko przejeżdżasz, patrzysz, było coś, nie chce ci się hamować i cofać, nie wiem co to za takie głupie jakieś, nieoznaczone są parkingi po prostu na tych takich drogach pobocznych,